Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK, są to 22 już mistrzostwa. Jest to etap rejonowy, ponieważ mistrzostwa są rozgrywane na trzech etapach, etapie rejonowym, okręgowym i etapie krajowym. W dzisiejszych mistrzostwach bierze udział 8 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie drużyny mają do rozwiązania test z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz tam parę pytań o historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Mamy stacje urazowe dotyczące wypadków pracy. Osoba nietrzeźwa spada z drabiny. Mamy przypadek pogryzienia przez psa, mamy próbę samobójczą. Wypadek drogowy, bardzo skomplikowany, ponieważ mamy pasażerkę poszkodowaną, poparzoną kawą w trakcie jazdy samochodem. Kierowca samochodu ma również urazy i poszkodowany trzeci to kierowca skutera, który został potrącony przez samochód, również ze skomplikowanymi złamaniami i urazami. Oraz mamy stację resuscytację. Jest to stacja w tym roku troszeczkę trudniejsza, ponieważ należy udzielić pomocy osobie dorosłej oraz niemowlakowi. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy, ponieważ jest to sposób i właściwie taka możliwość sprawdzenia się w praktyce, bo teoria to teorią, ale jednak praktyka można, a pozoranci mam nadzieję, że będą dobrze pozorować urazy, także myślę, że będą mieli takie zetknięcie jakby z rzeczywistością.